Anna Urbańczyk, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Kulturalnego Donosiciela. Jesień w Rybniku na pewno nie jest nudna. Sporo się działo, a jeszcze więcej przed nami. Zapraszam więc do obejrzenia relacji z imprez, które już za nami. W Rybnickim Centrum Kultury odezwały się głosy. Głosy dla hospicjum. I to nie byle jakie, bo Hanny Śleszyńskiej, Piotra Gąsowskiego i Roberta Rozmusa. Aktorzy ci wystąpili na deskach teatru w bardzo konkretnym celu. Dochód z imprezy przeznaczony został na rybnickie i gliwickie hospicjum. Na pewno przyświeca myśl szlachetna, że można i w taki sposób pomagać, że to jest w jakimś konkretnym celu. Nie tylko aktorzy byli tego wieczoru w wyjątkowych nastrojach. Również rybnicka publiczność świetnie się bawiła. Tak, jak jest zła publiczność, to ja nie mówię. Jak jest fajna, to mówię. Uważam, że trzeba prawić ludziom komplementy i była dobra energia dzisiaj. Super, super, naprawdę super. Tercet, czyli kwartet, gra już ze sobą tak długo, że zmienia repertuar w zależności od energii wśród zgromadzonej publiczności. Tym razem aktorzy także nie bali się improwizować. Moglibyśmy jeszcze tutaj z godzinę występować, wyszło 2 godziny, ale tyle, ile jeszcze różnych rzeczy mamy i tak nas wtedy taka atmosfera prowokuje do tego, żeby jeszcze coś dać, jeszcze coś, a to może powiedzieć, a to tak się potem już nawet prześcigamy, żeby z pomysłami. Koncert na pewno można zaliczyć już do udanych. W sercach zgromadzonych w Teatrze Widzów na pewno pozostały ciepłe wspomnienia i takie też na pewno pozostaną w sercach pacjentów hospicjów, którym dzięki tej inicjatywie będzie można chociaż trochę pomóc. Jesteś piękne, mówię życiu, powiedziały 3 znane wszystkim z telewizji aktorki, Joanna Żółkowska, Paulina Holz i Anna Moskal, recytując na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej poezję Wisławy Szymborskiej. Zapytaliśmy pomysłodawczynię spektaklu, Joannę Żółkowską, dlaczego akurat wybrała wiersze tej, a nie innej poetki. Są przepiękne, są mądre, mają taką wrażliwość w sobie, która mi niebywale odpowiada. Są pełne poczucia humoru, dystansu do świata. Poczucie humoru i dystans do świata wplecione zostały w piękną i mądrą opowieść o życiu. Opowieść snutą przez 3 kobiety, dla których staje się ono cudownym i wyjątkowym zjawiskiem. I zachwyt ten jest widoczny podczas spektaklu. Praca nad tym była taka bardzo przyjemna, ponieważ nagle się zanurzyłyśmy w poezji. I mimo, że jak mówi sama poetka Wisława Szymborska, niektórzy lubią poezję, niektórzy, czyli nie wszyscy, będzie tych osób 2 na 1000. Niestety, to, że tylko niektórzy lubią poezję, było widoczne na sali. I chociaż nie była ona pełna, zebrana w Rybnickim Centrum Kultury publiczność na pewno nie żałowała tej godziny spędzonej z poezją. To, co najbardziej wartościowe w spotkaniu z widzami, to pokazywanie świata w nieoczywisty sposób, to znaczy takie nieustanne poddawanie przez Szymborską wszystkiego, co oczywiste, w wątpliwości. Spektakl ten rozpoczął Rybnickie Dni Literatury. Ci, którzy nie zdołali się na niego wybrać, podczas kilku najbliższych dni na pewno znajdą jeszcze niejedną okazję do spotkania z poezją. Za nami relacje, przed nami zaproszenia. Już wkrótce czeka nas wiele ciekawych spektakli i spotkań w ramach Rybnickich Dni Literatury, a także uczta dla amatorów kina niezależnego Repefeny. Specjalnie dla Was mamy zaproszenia, m.in. na spektakle z udziałem Krystyny Jandy, koncert Michała Bajora czy najnowszy program grupy Mozarta. Zapraszamy do polubienia fanpage'u projektu Kultura Rybnik EU na Facebooku. Tam znajdziecie informacje, jak zdobyć bilety. Witam ponownie. Chciałbym już zaprosić wszystkich na Boguszewskie Dni Młodych. Właśnie od dzisiaj rozpoczynają się i potrwają aż do niedzieli. Ostatni dzień zakończymy koncertem OSTR w Domu Kultury w Rybniku w Boguszowicach. Serdecznie zapraszam. Dnia 15 października, to jest najbliższą sobotę, odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia spotkanie, będą to właściwie zajęcia warsztatowe klasy Skrzypiec, które poprowadzi pan Paweł Stawarski. Zaś w Bibliotece Miejskiej odbędą się warsztaty klasy śpiewu prowadzone przez panią Joannę Stawarską. Serdecznie Państwa zapraszamy na te warsztaty, no przede wszystkim uczniów placówek kształcenia artystycznego. No i jeszcze kolejna sobota, na którą również chciałam zaprosić, to będzie 22 października. W tym dniu odbędą się warsztaty klasy fortepianu prowadzone przez panią Jadwigę Barańską. Serdecznie zapraszamy. 15 października o godzinie 20 zapraszam do pubu Paleta na kolejny rokowy koncert.
Prosto z Dąbrowy Górniczej przyjeżdża do nas zespół Ossa, laureaci licznych nagród na przeglądach muzyki rockowej i popowej. Także 15 października, sobota, godzina 20, wstęp 5 zł, pop paleta, zespół Ossa. Zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam Państwa w imieniu organizatorów, to jest Rybnickiego Centrum Kultury i Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, na tegoroczne 42. Rybnickie Dni Literatury, które objął swoim patronatem prezydent miasta Rybnika, pan Adam Fudali. Proszę Państwa, zapraszamy na wszystkie imprezy, a dla Państwa mamy także wejściówki, zaproszenia na spektakle, szczegóły na Facebooku. Zapraszamy serdecznie. Dni Literatury to przede wszystkim spotkania autorskie i w tym roku mamy bardzo szerokie spektrum naszych autorów, którzy przyjadą do naszego miasta. Będzie to pani Ewa Lipska, Jacek Kurek, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Marcin Brykczyński, Ewa Nowak, Vlado Żabot ze Słowenii, Jacek Piekara i Tomasz Kołodziejczyk. To spotkania autorskie, które będą miały swoje miejsce w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, a także w Rybnickim Centrum Kultury. Biblioteczne spotkania w ramach 42. Rybnickich Dni Literatury rozpoczynamy od bardzo interesującego spotkania poetyckiego. W niedzielę zapraszamy Państwa na godzinę 16 na spotkanie z wybitną polską poetką, z panią Ewą Lipską. Pani Ewa przyjedzie do nas z Krakowa, będzie prezentowała swój najnowszy tomik wydany w zeszłym roku, który nosi tytuł Pogłos, będzie czytała swoją poezję i rozmawiała o jej odbiorze. W poniedziałek 17 października na godzinę 17 zapraszamy Państwa na spotkanie z panią Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, autorką bestsellerowej trylogii Cukiernia pod Amorem i najnowszej powieści pani Małgorzaty Mariola Moje Krople. Spotkanie odbędzie się w naszej bibliotece o godzinie 17. Serdecznie Państwa zapraszam. W poniedziałek, 17 października o godzinie 18 na ekranie kina Kultura i Dyskusyjnego Klubu Filmowego Ekran w Teatrze Ziemi Rybnickiej zobaczymy dwa obrazy Lecha Majewskiego, mianowicie Lot Świerkowej Gęsi, to film z 1986 roku, oraz Młyn i Krzyż, współczesne odczytanie słynnego obrazu Petera Bruegela, Droga na Kalwarię. Here, the heart of my web. In most paintings, God is shown parting the clouds, looking down on the world in displeasure. In my painting, the miller will take his place. He is the great miller of heaven, grinding the bread of life and destiny. We wtorek 18 października o godzinie 18 zapraszamy Państwa na znakomity monodram, spektakl w wykonaniu Krystyny Jandy do tekstów, do opowiadania Agnieszki Osieckiej Biała bluzka. Biała bluzka to monodram, który nawiązuje do lat czasów stanu wojennego, jeszcze perelowskich czasów, kiedy nie mogliśmy się pogodzić z wieloma sprawami, to tęsknota do miłości niemożliwej, do miłości do opozycjonisty. Znakomity spektakl, który powinni Państwo zobaczyć. Ten spektakl poprzedzi wręczenie tegorocznej Złotej Lampki Górniczej laureatce nagrody. To 27. już w historii Lampka Górnicza, która zostanie przyznana tym razem pani Aleksandrze Klich-Siewiorek, znanej Państwu dziennikarce. Drodzy Państwo, kolejny dzień, środa 19 października, to kolejny dzień Dni Literatury, wypełnią Gliwickie Lata Tadeusza Różewicza. Ten rok także jemu poświęcamy z okazji 90. rocznicy urodzin. Będzie możliwość zobaczenia filmu zatytułowany Gliwickie Lata Tadeusza Różewicza. Po projekcji filmowej będzie także okazja do spotkania się z żoną Tadeusza Różewicza, a także z autorem filmu Krzysztofem Korwinem-Piotrowskim. Również 19 października
Także w środę będziemy mogli ponownie wrócić do poezji Tadeusza Różewicza i tym samym poznać bliżej jego twórczość za pośrednictwem pani Karoliny Cichej, znakomitej wokalistki, kompozytorki, muzykującej aktorki, aranżerki, która gra na wielu instrumentach. Ona to właśnie przedstawi program w koncertowym wydaniu Do Ludożerców, w programie koncertu Piosenki z tekstami Tadeusza Różewicza. Proszę Państwa, kolejna atrakcja muzyczna to koncert Michała Bajora, znanego Państwu solisty, wokalisty, który w Rybniku ma swoją stałą publiczność. Będzie to koncert tym razem z piosenkami francuskimi od Piaf do Garou. Ten koncert będzie miał swoje miejsce w Teatrze Ziemi Rybnickiej w piątek 21 października o godzinie 19. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. A dla miłośników muzyki klasycznej w humorystycznym wydaniu coś specjalnego, również najnowszy program zatytułowany Frag and Roll w wykonaniu kabaretowej grupy Grupa Mozarta. Szanowni Państwo, już niedługo będziemy grali koncert w Rybniku. Bardzo się przejmujemy, dużo ćwiczymy. Specjalnie wynajęliśmy taką salę do ćwiczeń, ćwiczeniówkę. W Poznaniu jesteśmy i przygotowujemy się do tego ważnego koncertu. Właśnie, a propos koncertu, chcieliśmy bardzo serdecznie wszystkich Państwa zaprosić do Rybnickiego Centrum Kultury, gdzie 22 października o godzinie 17 będziemy mieli przyjemność wystąpić. Proszę Państwa, my na pewno będziemy we frakach. Państwo nie musicie. Smokingi w zupełności wystarczą. Zapraszamy! Ustnik kupiłam do trąbki. Ustnik? Za 900 zł? Zastrzela! Masz wszystko. Wszystko zaplanowane. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zachęcam do udziału w imprezach. Zapraszam ponownie za tydzień.